W ich oczach widać smutek, złość, widać też cierpienie i widać wojnę, która właśnie roztacza się po ich kraju. Mowa oczywiście o narodzie ukraińskim. Tak wiele osób przyjeżdża dzisiaj do Wrocławia, tak wiele osób wie, że znajdzie w naszym mieście pomoc. Tak do nas odnosiłeś? Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak nas przyjęliście. Wyjechaliśmy i nie mieliśmy nic. Bez klapek, bez pieniędzy. Niczego nie mieliśmy. Tutaj jest jedzenie, nawet wózki dla dzieci. Jesteśmy wam wdzięczni. Wrocławianie chętnie pomagają. Stolica Dolnego Śląska od wielu lat z otwartymi rękami wita sąsiadów zza naszej wschodniej granicy. Wrocław jest miastem wielu kultur. Wrocław jest miastem, które jest domem także dla wielu Ukraińców. Tutaj mieszka i tworzy z nami wspólnotę wrocławianek i wrocławian tysiące Ukraińców. Oni w części pozostawili swoje rodziny przecież na Ukrainie i dzisiaj się martwią. Martwią się agresją Rosji, której okrucieństwo nie zna granic. O tym, że trzeba pomagać, wiedzą dzisiaj wszyscy. Ci młodsi i starsi. Bardzo współczuję ludziom, którzy tam są. Mam nadzieję, że my się nie znajdziemy też w takiej sytuacji, ponieważ sytuacja jest po prostu katastrofalna. Wśród nas, nawet w naszej szkole, jest wiele takich dzieci, osób, właśnie, którzy zostawili tam swoje rodziny w Ukrainie. I też to mnie najbardziej przeraża, że jest taka możliwość, że kogoś stracą. Nikt na lekcjach tego nie nauczy, to co oni tutaj dzisiaj przeżyli. Pomagamy na miejscu i nie tylko. Koleje Dolnośląskie wysłały specjalny pociąg, który najpierw zawiózł niezbędną pomoc, a potem wrócił. Z liczbą ponad 400 osób na swoim pokładzie. Na pewno wszystkich nie zabierzemy, ale zabierzemy tyle osób, ile tylko się da. Jesteśmy przygotowani, mamy wodę, mamy bandaże, mamy wszystko to, co jest konieczne. Od razu na dworcu witają ich wolontariusze. Koordynująca akcję Joanna Czarnecka nie śpi od 5 dni i choć ledwie otwiera oczy, to stwierdza, że to nic w porównaniu z tym, co przeżywają żołnierze na froncie wojennym. Uchodźcy znajdą tu fachową pomoc. Prawnik, psycholog, wydanie polskiej karty SIM, poprzez rejestrację pobytu, pozwolenia na pracę, organizowanie statusu uchodźcy, no i potem kierujemy ich na noclegi. Rządzący zapewniają o wsparciu, dostępie do opieki medycznej i legalności pobytu na terenie Rzeczypospolitej. Przygotowani jesteśmy, mamy dodatkowe miejsca w różnego rodzaju hostelach, hotelach, akademikach, bursach, domach wypoczynkowych, sanatoriach. Choć symbole niewiele zmienią, to są dzisiaj niezwykle istotne. Na autobusach i tramwajach pojawiły się flagi Wrocławia i Ukrainy. Uchodźcy pojadą komunikacją miejską za darmo. No, przede wszystkim otwarte serca naszych pracowników i ta wielka życzliwość. Nasze autobusy są tym miejscem, w którym często po raz pierwszy po przyjeździe do Wrocławia Ukraińcy znajdują schronienie, nim przyjadą po nich rodziny czy najbliżsi. To właśnie nasz autobus jest tym miejscem, gdzie ten pierwszy dar życzliwości jest otrzymywany. Pomagają także studenci. Mateusz z Uniwersytetu Wrocławskiego codziennie odmawia sobie czegoś, by pomóc potrzebującym. Dorzucam się też do zbiórek internetowych, dorzucam się też do wszystkich zbiórek, które są na miejscu fizycznie. Przynoszę żywność, przynoszę jakieś rzeczy, które są potrzebne, to jest, wiesz, jakieś środki czystości, jakieś ubrania ewentualnie. Dzisiaj w świat idzie jeden przekaz, że naprawdę warto pomagać. I kto o tym wie lepiej niż Polacy, którzy nieraz w przeszłości tę pomoc otrzymali. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.